Jakie są różnice między restauracją z gwiazdką Michelin w Poznaniu, a restauracją z gwiazdką Michelin w Maladze? Porównam ze sobą poznańską Mugę i restaurację Kalecha z Malagi. Po pierwsze, jedzenie. Sam poziom w zasadzie podobny, ale w Mudze było niestety mniej odniesień do lokalnej kuchni, za to więcej produktów premium ze świata, jak trufle czy wagyu. Po drugie, obsługa. W Mudze bardzo klasyczna i profesjonalna, ale nie było jakiegokolwiek kontaktu z kuchnią. W restauracji Kalecha w kuchni można w zasadzie usiąść, przez co całe doświadczenie jest pełniejsze i ciekawsze, mimo że jest większa bariera językowa w rozmowie z kelnerami. Po trzecie, cena. Za obie kolacje zapłaciłem podobną kwotę, samo jedzenie droższe było w restauracji Kalecha, ale za to w Mudze kieliszek wina jest 2-3 razy droższy, serwis jest automatycznie wliczony do rachunku, a butelka wody kosztuje 19 zł. W Maladze woda była za darmo, za to trzeba było dodatkowo zapłacić za chleb. Po czwarte, ogólne wrażenia. W obu restauracjach było pysznie, ale w Mudze znacznie gorzej wypadła cała otoczka.